Cześć, witam Was serdecznie. W kolejnym poradniku do DaVinci Resolve pokażę Wam, jak zmienić widok Waszej kamerki na taki, taki albo taki z ramką. Zapraszam serdecznie. Wchodzimy do DaVinci Resolve i tutaj oczywiście wrzucamy sobie nasz klip, który będzie tłem, a następnie wrzucamy klip wideo, którego widok będziemy zmieniać na dany kształt. Następnie przechodzimy sobie do kanwy, klikamy utwórz projekt, rozmiar niestandardowy, tutaj polecam wpisać Full HD. I przechodzimy do zakładki Elementy, a następnie klikamy Wyświetl wszystkie. I wystarczy, że wybierzemy sobie dowolny kształt, to będzie kształt naszej kamerki, warto sobie go rozciągnąć maksymalnie i w tym momencie ja go umieszczam na środku, ponieważ na widoku mojej kamerki siedzę oczywiście centralnie. Następnie klikam Udostępnij, Pobierz, tło przeźroczyste trzeba zaznaczyć i klikamy Pobierz. Następnie zapisany kształt przeciągamy na Media Pool do DaVinci Resolve. Musimy kliknąć na widok naszej kamery, rozjechać go, zrobić miejsce na ścieżce numer 2 i tutaj wrzucamy nasz kształt. Rozciągamy go na cały timeline. Teraz klikamy lewym przyciskiem myszy na nasz klip wideo, wchodzimy do inspektora po prawej stronie i szukamy zakładki Composite. I z tej zakładki wybieramy tryb mieszania na Foreground. Następnie klikamy lewym przyciskiem na nasz kształt i tak samo z inspektora zakładka Composite wybieramy mieszanie alfa. I tak jak widzicie, kształt naszej kamerki się zmienił. To co teraz możemy zrobić, to oczywiście z kontrolem wciśniętym zaznaczamy obie ścieżki wideo 2 i wideo 3. Następnie prawym przyciskiem myszy wybieramy New Compound Clip i tworzymy scalony klip z dwóch ścieżek. Przy włączonej opcji Transform możemy oczywiście swobodnie skalować. Przesuwać widok naszej kamerki już w zmienionym kształcie. Oczywiście te same rzeczy możemy robić tutaj używając inspektora. Tutaj mamy jeszcze kilka dodatkowych opcji, które pomogą nam ustawić ten widok w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób. Natomiast, co możecie zrobić, jeżeli kadr w waszej kamerze oczywiście się zmienia i w tym momencie na przykład wychodzilibyście lekko poza kadr? Możecie kliknąć prawym przyciskiem na wasz Compound Clip i w tym momencie kliknijcie Open in Timeline. Otwiera wam się oczywiście wasz timeline. Z rozdzielonymi ścieżkami, klikamy sobie z kontrolem na nasz klip wideo, i oczywiście tutaj w inspektorze możecie przesuwać w lewo, w prawo, ewentualnie skalować i dostosować widok tej kamerki do tego kształtu. Jeżeli to zrobiliście, to klikamy dwa razy nasz timeline i przechodzimy do głównego timelineu. Jeżeli chcielibyście dodatkowo zrobić ramkę wokół waszego widoku kamery, to rozsuwamy timeline, robimy dwa miejsca i w te dwa miejsca wrzucamy nasze kształty, rozsuwamy je na całą długość timeline'u i powtarzamy cały proces. Klikamy na klip wideo, zakładka Inspektor, sekcja Composite. I tutaj wybieramy tryb mieszania Foreground. Następnie pierwszy klip na ścieżce wideo 3 z naszym kształtem, zakładka Composite. I tutaj wybieramy kanał alfa. Mamy zrobiony już kształt naszej kamery. Zaznaczamy sobie oba klipy, tworzymy nowy Compound Clip, a następnie, jeżeli mamy go stworzonego, przechodzimy do zakładki Inspektor i z zaznaczonym klipem Compound Clip delikatnie Zmniejszamy ten rozmiar. I tak, jak widzicie, utworzyła nam się biała ramka. I żebyście mogli skalować ten obraz z ramką, zaznaczamy z kontrolem także te dwa klipy. I tutaj musimy niestety używać inspektora. Mimo, że włączymy tę opcję transform, to tutaj nie jesteśmy w stanie myszką przesuwać tego. Musimy, tak jak mówiłem, skorzystać z inspektora, ale tak jak Widzicie, wszystko da się w ten sam sposób ustawić. A teraz załóżmy, że chcielibyśmy stworzyć ramkę z nietypowym gradientem albo ze zdjęciem. To, co musicie zrobić, to oczywiście przejść do kanwy. Klikamy sobie elementy, a następnie zjeżdżamy w dół i wybieramy ramki. I tutaj wystarczy, że wybierzemy kształt, który nas interesuje, odpowiednio wyskalujemy, a następnie klikamy w zdjęcia, w tło. A następnie wybieramy tło, które chcielibyśmy, żeby się pokazywało pod naszym widokiem kamery. Klikamy udostępnij, pobierz, tło przeźroczyste i oczywiście w tym momencie wszystko powtarzamy, czyli wrzucamy sobie nasz obiekt dwa razy na dwie ścieżki poniżej naszego klipu wideo. Zaznaczamy klip wideo, wchodzimy w inspektora, zakładka kompozit, zmieniamy tryb na foreground, klikamy pierwszy obiekt, wybieramy tutaj. Mieszanie alfa, a następnie zaznaczamy oba klipy, łączymy je New Compound Clip i w tym momencie wystarczy, że zmniejszymy sobie delikatnie skalę. I tak jak widzicie, nasze tło pojawia się już na filmie. Innym sposobem na to, żeby zrobić ciekawy wygląd naszej kamerki, jest użycie zakładki Fusion. Wystarczy, że klikniemy sobie nasz klip i przejdziemy tutaj na dole do zakładki Fusion. Klikamy sobie prawym przyciskiem Add Tool, wybieramy Mask a następnie opcję rektangular. I to, co musicie zrobić, to kliknąć na kwadracik lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć go połączyć z tym niebieskim trójkącikiem. Następnie lewym przyciskiem wybieramy sobie ten prostokącik i tak jak widzicie tutaj już jest wstępna maska zrobiona. Żeby dostosować tą maskę, to tutaj macie wszystkie opcje. Możecie sobie oczywiście zmienić szerokość tej maski, możecie zmienić jej wysokość. A także możecie zaokrąglić lekko rogi. Następnie, jeżeli chcecie wrócić, oczywiście już ten widok się zmienia. Teraz to, co musicie zrobić, to oczywiście zaznaczyć ten klip, wejść do zakładki Transform i w tym momencie możecie sobie swobodnie operować tym widokiem i ustawić go tam, gdzie chcecie. Teraz pojawił ci się po lewej stronie poradnik do Davinci'ego. Jeżeli chcesz przejść na wyższy level, jeżeli chodzi o montaż swoich filmów, to zapraszam cię oglądnij koniecznie ten film. Natomiast po prawej stronie wyświetlił ci się genialny poradnik na temat tego, jak ułatwić i przyspieszyć sobie pracę w Davinci'm, używając skrótów klawiaturowych. Przygotowałem tam swoje indywidualne skróty, które na pewno ci pomogą.